Cześć, dziś Wam pokażę, jak takie zdjęcie lub drugie, które zaraz pokażę, przerobić na płaską teksturę. Czyli tutaj w tym przypadku ona wygląda tak. Do późniejszej jeszcze obróbki, wiadomo, żeby można było zastosować na budynek lub obiekt, co bardziej pasuje. Lub oczywiście takie zdjęcie, które to nie jest idealny przypadek, bo to też nie jest idealnie zrobione zdjęcie. Przerobić na płaską teksturę. Tak fajnie, żeby to wyglądało, tylko że też wiadomo, tutaj tego dokładnie nie robiłem, bo to jest tylko w celu pokazania, tak? Jeżeli chcielibyście się pobawić, no to trzeba trochę się napracować, żeby to naprawić, tak? I oczywiście lepsze zdjęcie to jest akurat robione telefonem, tak? Więc zaczynając, przejdźmy do Blendera. Więc jak już jesteśmy, to jest Blender wersja 2.8, to jest beta jeszcze, już niedługo będzie wydana już wersja stabilna. No i oczywiście można go pobrać z organizacji, tak? Blender.org. Jak widać, tutaj jest, żeby wypróbować sobie beta, tak? Oczywiście trochę nawigacja jest inna, tak? Wiadomo, środkowe kółko do naciskać, żeby się poruszać. Lewy przycisk myszy do wybierania. No dobra. No to zaczynając, wybierzmy te dwa obiekty X-em albo klawiszem Delete usunąć, tak? Zaznaczmy kamerę i obróćmy ją, żeby była Alt-R, tak? Żeby wyczyścić rotację. Wtedy tutaj mamy taką ikonkę, zaznaczę tutaj Move. Jak widzicie, pojawiają mi się te strzałki. Tutaj macie w tym rogu opisane, jak to wygląda wszystko, tak? Więc teraz R, żeby obrócić na X i 90. Jak już obróciłem, chciałbym przenieść tutaj z 2D kursor. Na przykład wtedy trzeba kliknąć Shift S i to będzie Selection to Cursor. Keep offset. Oczywiście przeniosę to do tyłu. Następnie numpad 0 na klawiaturze numerycznej, żeby przejść do kamery. Oczywiście tutaj jeszcze połączę sobie tutaj te dwa widoki, które niekoniecznie są to łatwo do zrobienia. Dajcie chwilę. O, coś takiego. Wtedy jak mamy zaznaczoną kamerę, rozwinę sobie te obszary trochę. Przechodzimy w tą zieloną ikonkę kamery, zaznaczamy tutaj background images, zaznaczamy ten tick box, dajemy add image i otwieramy. Otwieramy nasze zdjęcie, które mam tutaj gdzieś zapisane w bookmarkach, tak? To będzie akurat, zaczniemy od tego trudniejszego, czyli od naszej kory. A jak widzicie, jest ono trochę rozciągnięte i najlepiej przejść w tą trzecią, ten taki telewizorek. Nie, sorry, tą drukarkę, tak? I tutaj zmienić rozmiary na inne. Żeby wiedzieć te rozmiary, to tutaj mamy to zdjęcie i mamy wymiary. Czyli 2260 chyba na 40-38, coś takiego. I mamy ładnie już nasz obrazek dostosowany. Więc następnie trzeba tutaj wejść, Shift A nacisnąć i dodać cylinder. Cylinder, wiadomo, przeskalujemy go tak mniej więcej i ja go jeszcze obrócę. Jak widać, zdjęcie nie było robione pionowo na żadnym statywie, więc jeszcze obrócę sobie cylinder mniej więcej, żeby był pionowo jak drzewko sobie idzie. Przejdźmy do trybu edycji. Tutaj można sobie wybrać. Ewentualnie klawiszem Tab. Oczywiście Z i Wireframe, żeby było wszystko przezroczyste. Oczywiście nie wiem dlaczego, ale tutaj zdjęcie z tła znika, więc to trochę jest niedobre. Ale przeniosę na razie tak mniej więcej. Ponieważ teraz przejdźmy z powrotem do normalnego Look Dev. Zaznaczamy sobie tutaj wybór face'ów. I zaznaczamy te, co widzimy. Jak widać, się zaznaczyły tylko te, tak? I usuwamy X i tu będzie
Vertices, nie. Ctrl I, sorry. Ctrl I, i X, i vertices. Ujuju. Faces. Jak widać, mamy teraz taki obiekt. Przechodząc do kamery, czyli numer 0. Klikamy Ctrl R i wpisujemy sobie, nie wiem, 6 na przykład, żeby musi być podzielone kilka razy, tak? Że powodem tekstura się będzie trochę bugowała, nie do końca będzie nałożona. Więc o tym trzeba pamiętać. Przechodzimy, wybieramy, tutaj mamy sobie Edge, więc klikamy Alt i lewy przycisk myszy i zaznaczy nam się ten cały tutaj łuk. Skalujemy go mniej więcej tak i lecimy dalej. Tylko jeszcze pomocna tutaj rzecz, jeżeli chcecie, żeby było widać tutaj obrazek i żeby to było przezroczyste, tak jakby, przechodzimy w ten kwadracik pomarańczowy taki, to jest Object się nazywa. Wchodzimy w dół i mamy Viewport Display. Zmieniamy Display As i to będzie Wire i edytujemy sobie. Skalujemy sobie tak mniej więcej, żeby to nie wystawało poza obręby i jedziemy dalej. Oczywiście te ostatnie sobie usunę, żeby było tylko dotąd sięgało, tak? GX i jeszcze może tak trochę przyniosę i jest coś takiego mamy. Teraz, żeby powrócić do widoku normalnego, bierzemy textured z prawej strony, widać to wygląda tak. Wtedy dodajemy sobie teksturę. Oczywiście jeszcze zanim, tutaj musimy wybrać ten nasz, tą ikonkę po prostu, ewentualnie Z i Look Dev. Wtedy tworzymy nową teksturę, którą nazwę ją zdjęcie. Jak już nazwałem, to przechodzimy w Base Color, tą kropeczkę zaznaczamy. Wybieramy stąd Image Texture i otwieramy. Przechodzimy do naszego zdjęcia i je wczytujemy. W moim przypadku 3.jpg. No dobra, jak już je mamy, widać się pojawiło tutaj, warto przejść do tej zakładki, zmienić sobie UV Map i zmienić na kamera, tak? Nazwać to, zmienić nazwę na kamera i teraz przejść numpad 0 do kamery, zaznaczyć wszystko, kliknąć U i będzie Project from View. Tak? No jak widać, coś takiego tutaj się nam dzieje, coś nam pomaga. Ale też musicie się z tym bardziej sami pobawić, żeby to wyglądało dosyć dobrze. I wtedy powstaje wam taka tekstura. Tutaj każda zmiana na tym obiekcie, jak widać, to jest zmiana jest na naszej teksturze. I to wygląda w ten sposób, gdzie możemy sobie kliknąć teraz tutaj, w tą zakładkę Image, Save, Save As i mogę sobie nazwać Cora. Cora 2, tak? Bo już mam Corę. Zapisujemy i wszystko gotowe. No dobra, teraz, bo to był tak bardziej zaawansowany przykład, teraz prostszy przykład pokażę, czyli najlepiej będzie tutaj przejść do layout, tak, do tego pierwszego naszego widoku, czyli layout, pamiętajcie, usunę sobie ten cylinder, kursor tam na środek, czy tutaj kursor, ok, i dodajmy teraz inne zdjęcie. Czyli klikamy kamerę naszą, tutaj mamy background image, zmieniamy, tak? Dodamy sobie teraz te cegiełki, albo nie, no dobra, niech będą cegiełki, tak? No będzie to zdjęcie, które teraz mogę, muszę kamerę przeskalować, bo widać, że coś tutaj nie gra, coś jest za bardzo ściśnięte. Przechodzimy do tej zakładki i tak jak wcześniej tutaj zmieniamy. Czyli trzeba zobaczyć, to będzie to zdjęcie. 0,32, aha, czyli na odwrót ma. W ten sposób. I możemy dosłownie wszystko z tego obrazka zabrać, tak jakby. Bo możemy nawet to okno wyeksportować, tylko jak widać, no, był cień i to nie wygląda zbytnio dobrze, więc na pewno dobrze by nie wyglądało. No, wystarczyłoby postawić taki kwadrat i by było dobrze. Chyba, że mam jeszcze gdzieś indziej drzwi, to będzie lepszy przykład. No i dobra. 2260 4032 w moim przypadku, tak? Rozdzielczy zdjęcie. Zamienimy nasze zdjęcie znowu. Kamera, tak?
kamera zielona ikonka, wybieramy z pliku, wybieramy nasze drzwiczki, które będą te. Aha. I wtedy dodajemy sobie play na tym razem. Czyli płaską powierzchnię RX90S, żeby przeskalować. No i rozszerzę może sobie widok, żeby było więcej widać. Przejdźmy w tryb edycji, czyli taby można. Tutaj oczywiście w trybie edycji zaznaczamy werteksy i przenosimy je w ramki tych drzwi, tak? Znaczy w kąty. Jest tutaj tych liści, to już w późniejszej obróbce będzie trzeba to poprawić, tak? Ja mam jeszcze coś takiego. Jak widać, to nie jest koniecznie kwadrat. To nie ma wszędzie tych kątów prostych, tak? I zaraz to przerobimy, żeby było właśnie, żeby to było płaskie, bardzo ładne. W tym celu naszą UV mapę, znaczy przechodzimy do kamery, robimy nowy materiał, tak jak wcześniej, image texture i otwieramy nasz plik. Przechodzimy wtedy teraz do trybu edycji, zaznaczamy wszystko u Project from View. Jak widać, to wygląda w ten sposób. Wtedy przechodzimy sobie, tutaj mamy tą zieloną ikonkę UV Map, zmieniamy nazwę na będzie kamera. Dodajemy nową, zaznaczamy, bierzemy kamerkę, tutaj zaznaczamy, bierzemy U i w tym przypadku reset. Zazwyczaj pomaga, ponieważ to ma tylko 4 werteksy, tak? Jest kwadratem i zawsze będzie dobrze wyglądało. I jak widać tutaj też. W tym przypadku następnie tworzę sobie nowy obrazek. Tego usunę, tak? Stwórzmy nowy. I to będą drzwi tym razem, tak? I to będzie jak 1 do 2 mniej więcej, tak? Czyli 512 na 1024. No i jakiś kolorek inny, niebieściutki taki. O! Przechodzimy sobie w Texture Paint. Zaznaczamy tutaj Brush na Clone. Już mamy zaznaczony, ponieważ wcześniej robiliśmy Single Image. Wybieramy nasze niebiesko, czyli nasze drzwi wybieramy. UV Map. O, nie zmieniła się nazwa. Przejdźmy z powrotem. Zaraz zobaczę. Aha. UV płaska, tak? Przechodzimy do Texture Paint. Zmieniamy, tutaj mamy płaska. Clone. Zaznaczamy, rozwijamy. Nasz obrazek z drzwiami. To będzie ten obrazek. I kamera. I wystarczy teraz tylko pomalować sobie tak trochę. I mamy drzwi na płaskim. Płaskie, kwadratowe drzwi, fajnie zrobione. No i oczywiście, to o czym wcześniej wspomniałem, jak widać, tutaj, akurat ten dziwny kursor jest niepotrzebny. To idzie tak i to jest zagięcie. W tym wypadku trzeba wrócić z powrotem, tu mamy zakładkę Layout, przejść w tryb edycji i kliknąć Ctrl-R. Dodać kilka tak, na przykład no, kilka takich. Kilka pionowych i wrócić z powrotem do Texture Paint i jeszcze raz pomalować. Jak widać się wyprostowało, jest gites i ładnie wygląda. To oczywiście tą trawkę można w późniejszym trybie edycji w jakimś programie graficznym typu Photoshop czy GIMP pousuwać. Myślę, że pomógł Wam ten tutorial. Będziecie mogli tworzyć nowe teksturki do gier ze zdjęć, bo to nie tylko niekoniecznie trzeba robić na wprost w budynku, bo nawet jeżeli byście zrobili z większego kąta, też by dało radę to zrobić. Więc myślę, że to wszystko pomogło. W razie problemów, no to zapraszam do komentowania. Na razie i cześć.